Tu i teraz właśnie rozpoczęli batalię w tegorocznych rozgrywkach UEFA Champions League. Brawo, dobrze w obronie. Sędzia gwiżdże rzut wolny dla City. Nie ma chyba wątpliwości, na kogo należy tu zwrócić uwagę. Kevin De Bruyne. Czego się po Belgu spodziewasz, Jacku? Taki ofensywny pomocnik to skarb. Dysponuje niesamowitą wizją i fantastycznym strzałem z dystansu, a przecież i dribbling ma dobry. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Wczesna żółta kartka i co teraz? Do końca spotkania będzie na cenzurowanym. Musi uważać, by nie złapać drugiej i nie opuścić boiska. Kto wie, może nawet zdecydują się na taktyczną zmianę. Taka kartka to solidny argument za roszadą. Ależ teraz przegląd pola. I próba strzału, ale strzał zablokowany. Manchester City traci piłkę. Może, Jacku, poświęćmy kilka zdań drużynie gospodarzy. Wszyscy wiemy, że preferują styl pełen krótkich podań, cierpliwy, kombinacyjny. W Polsce mówi się o takich drużynach, że gra krakowską piłkę. Przeciwnicy łatwo nie mają. Okej, ale szkopuł w tym, że rywale już znają ten styl. Na pewno rozpracowywali go od jakiegoś czasu. A pamiętajmy, że nie jest to styl niemożliwy do zatrzymania. Trzeba po prostu wdrożyć odpowiednie metody na odpowiednim poziomie umiejętności. Dlatego nie przesądzałbym z góry. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. Bardzo dobrze teraz interweniuje powolnym i utrzymuje piłkę. Emre Can. Süle. Emre Can teraz. Imponują dzisiaj w obronie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Cała flanka otwarta. City może tam przeprowadzić atak. Foden przy piłce. Riyad Mahrez powinien to wykorzystać. Podanie i piłkę ma Mahrez. Ale szkoda. Ta sytuacja powinna zakończyć się bramką. Zupełnie nieudane uderzenie. Tyle, że i tak był spalony, więc nawet gdyby to wpadło do bramki, nie byłaby uznana. Jude Bellingham. Emre Can teraz. To mamy nie. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Mamy strzał. Zablokowany ten strzał. No i mamy spalonego. Trochę zabrakło, żeby wrócić na pozycję. Drobne nieporozumienie, ale tak to bywa w ferworze walki. Dobry pressing. Odebranie piłki pod polem karnym. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Prowadzą zatem 1-0. Guerreiro, Thorgan Hazard, doskonała piłka za plecy obrońców, szybka decyzja, błyskawiczna realizacja, ale niestety nic z tego nie będzie, spalony. Zapowiadało się ciekawie, ale trochę za szybkie wyjście do przodu, minimalny brak porozumienia, ale przy tym tempie to się zdarza i takie ryzyko jest wliczone w szybki atak, w próbę zaskoczenia obrony.
João Cancelo. João Cancelo. I Bernardo Silva. I João Cancelo przy piłce. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Strasznie to denerwujące. Stracić piłkę wrzucaną z autu? Wyjątkowy pech. W Dortmundzie chyba nigdy nie zapomną kultowej drużyny, która w 97 roku sięgała po zwycięstwo w UEFA Champions League. Tyle gwiazd i młodziutki Lars Ricken. Oni wszyscy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Borussii. Trzeba jednak powiedzieć i o tym, że sukces okazał się bardzo kosztowny. Potężne inwestycje w drużynę w późniejszych latach doprowadziły. O, doskonała interwencja. Naprawdę nie każdy by dał radę. Ależ teraz zareagowali kibice. Proszę tylko posłuchać. Długo wyczekiwali tej szansy na wyrównanie. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Nie ma gwizdka po tym faulu. Zastosowana korzyść na rzecz City. Out dla piłkarzy City. Wracamy teraz do sytuacji sprzed chwili. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za faul, przy którym zastosowana została wcześniej korzyść. Dobra decyzja, szczególnie dla kibiców, którzy nie lubią ciągłego przerywania gry. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji, zasłużone upomnienie. To nie w stylu Borussii, ale rywale dominują. Cóż, prowadzą, mogą dać trochę pograć przeciwnej drużynie, przegrupować się, zacieśnić szyki. Tyle, że bieganie za piłką jest bardziej męczące niż bieganie z piłką, więc na dłuższą metę to może nie być taki dobry pomysł. Zabranie dochodzi do Mareza. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. Zagrywa w pole karne, gdzie są obrońcy? Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc. Takie gole można oglądać raz po raz. Naprawdę zasłużone brawa. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Na razie 2-0. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. João Cancelo ma piłkę. Rodri, João Cancelo, Phil Foden. I tak, mamy rzut karny. A to oznacza, że mogą teraz zmniejszyć stratę do jednej bramki. Ruszył w stronę piłki De Bruyne. Nic z tego, proszę Państwa, broni karnego. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Emre Can. Sędzia gwiżdże rzut wolny dla City. I Bernardo Silva. Jack Grealish. Bernardo Silva. Groźny ten wślizg i zupełnie nie w piłkę. Możemy tu zobaczyć czerwoną kartkę zaraz. Nierozważne wejście. Czerwona kartka i będą musieli teraz bronić prowadzenia, grając w osłabieniu. To nie zawsze jest proste. Bynajmniej, przewaga nie jest przecież wielka, a gdy ma się mniej zawodników niż rywal, łatwiej o luki w obronie. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Ja nie jestem wciąż do końca przekonany, jeśli tam był spalony, to minimalny.
Ten ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Dobrze zablokowana wrzutka, ale musi teraz szybko wybijać. Kevin De Bruyne. Phil Foden. Rodri. Ale może teraz będzie szansa. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Chorągiewka w górze. Ewidentny spalony. Zablokować strzał własnej drużyny to jedno. Zdarza się najlepszym, ale tam w ogóle nie powinno nikogo być. Emre Can. Schulz. Mats Hummels. Emre Can teraz. Nico Schulz. A teraz Nico Schulz. Ale strzał zablokowany. De Bruyne. Rodri. Kevin De Bruyne. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Mahrez może strzelać. Wywiedli bramkarza w pole i wbił to teraz do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa, obrona wywiedziona w pole, zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zawsze potała w siatce. Aktualny wynik to 2-1. Emre Can. Mats Hummels. Nico Schulz. Piłka z powrotem do bramkarza. Schulz. Malen. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Teraz bardzo dobra interwencja. Tak, wydawało się, że coś z tego będzie, ale udało się zatrzymać ten strzał głową. Nie ma gwizdka po tym faulu. Zastosowana korzyść na rzecz City. Bernardo Silva z piłką teraz. Bernardo Silva w dobrej sytuacji. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Jack Grealish. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Zablokowany ten strzał. Thorgan Hazard. Nico Schulz. Akcja Borussii Dortmund. Obiecująco to wygląda. Rozumiem zamiar. Była okazja podwyższyć prowadzenie. Ale tym razem niecelnie. Dobrze, że próbują. Spodziewam się kolejnych takich ataków, aż coś wpadnie. Będziemy teraz mieli podwójną zmianę w ekipie The Citizens. Gündogan. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Daleko w pole karne De Bruyne. Nic z tego. Oddalają teraz zagrożenie. Akcja przyspiesza. Dobry lob. I Bernardo Silva. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo. Uratował zespół. Royce. Piłkę ma teraz Thorgan Hazard. Podanie do Emre Cana. Teraz przed szansą. Tak, dzięki tej obronie w końcowych minutach wciąż jeszcze mogą mieć nadzieję na wyrównanie.
Tak, można powiedzieć, że bez tej interwencji byłoby już po herbacie. Drużyna gospodarzy wciąż walczy o wyrównującą bramkę. Czasu już nie tak wiele. Kibice wstają z miejsc. Cały stadion wspiera swoich. Doping jest bardzo głośny, a w powietrzu wyczuwa się elektryzujące fluidy. Wszyscy tu oczekują udanej końcówki spotkania. Jude Bellingham. Niklas Süle. Sędzia nie gwiżdże faulu. Dortmundczycy utrzymali się przy piłce. Hummels. Emre Can teraz. Gwizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Szybkie podanie z rzutu wolnego do kolegi obok. Ale strzał zablokowany. Kevin De Bruyne. Luźno teraz na skrzydle. Tamtędy atakuje Manchester City. Faul przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? I kolejne żółtko. Trener będzie miał pretensje o te gorące głowy, Jacku. A i proszę Państwa! Co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. Mamy teraz powtórkę. To dośrodkowanie było po prostu znakomite, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. No i mamy remis 2-2.